plener pod ewentualne nagranie. Testujemy trochę kamery. Zobaczymy, jak to tam wygląda. Może nie będzie padać. Może. Ale w sumie dużej różnicy nam to nie robi. Także jedziemy i zobaczymy się za jakiś czas na miejscu. Lewo. No i kopiemy tym szlakiem, zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Próbujemy na razie zorientować się, jak ten teren tutaj wygląda, zanim ewentualnie z niego będziemy schodzić. Zobaczymy, jak jest uczęszczany i w ogóle jak to jest ukształtowane. Ciekawe, bo przerzuciłem wszystko na górę do plecaka, czyli w zasadzie nie mam nerki. Czyli plecak mam jakby bardziej dociążony, a jest w sumie spoko. Ciekawe, ciekawe, a troszkę tam dowaliłem gratów. Zobaczymy, jak będzie dalej. Mieliśmy gościa na rowerze z psem na smyczy. Tego się nie spodziewałem tutaj. Zdecydowanie źle dobrałem plener. Chociaż zobaczymy jeszcze. Może jeszcze coś z tego będzie. Prawej. Jesteśmy jakby w okolicach szczytu i idziemy dobrze. Wygląda na to, że wszystko się zgadza. Jakby wygląda, że jest ok. Nic nam z tego naszego tripu nie wyszło.
plenerowego. Badanie pleneru. W zasadzie odpowiedziało na pytanie, że będzie tu. Znaleźć coś zupełnie innego. Gdzie indziej. Zadowolony pies? Zjedliśmy? Tak? Dobre było? Takie dobre? Aha. Dobra. Dziś trochę tak. Raz, że zapomniałem sobie, przełożyłem sobie ostatnio uchwyt do GoPro do innego plecaka. I mam trochę lipę dzisiaj. Dwa, że nam nic się tutaj nie skleiło. A dużo ludzi. W ogóle plener jest nie taki jak chciałem. Przyjąłem błędne założenie. No i cóż. Wsiada kurczaczek? Wsiada kurczaczek. Teraz trzeba ogarnąć, jak tu wrócić. Trochę mamy utrudnioną sprawę, bo marnie tu jest z zasięgiem. Dojeżdżamy do bazy. To był długi, męczący trip, z którego niewiele wynika. Jedyne co wynikło, to że udało się przetestować plecak z sakwami bocznymi zamiast z nerką, co w zasadzie się sprawdza. Zobaczymy, jak długo, jak docelowo to wyjdzie, bo jednak ta nerka jest dużo bardziej pakowna niż te sakwy. Może jak będę potrzebował coś więcej zapakować, to jednak użyjemy nerki. Oczywiście nerki też będę używał w różnych innych setupach, w zależności od potrzeb. Natomiast niestety nie udało mi się znaleźć fajnego pleneru, o który mi chodziło. I trochę jestem rozczarowany tym faktem, bo jednak liczyłem, że nawet jeżeli bym go nie znalazł, to zajęłoby mi to mniej czasu, a niestety straciliśmy mnóstwo czasu, bo okazało się, że to miejsce, o które mi chodziło, było dużo dalej niż myślałem. Zajęło nam to więcej czasu, żeby tam dojść i wrócić. Jak również problemem okazał się dojazd, bo są straszliwe korki na autostradzie. Także straciliśmy praktycznie cały dzień bez większego rezultatu. No ale cóż, bywa i tak. Trip był za to całkiem spoko, przyjemnie się szło. Temperatura była fajna taka, nie za ciepło, nie za zimno. Także nie zgrzałem się specjalnie. No ale w sumie też nie zmarzłem. Chociaż byłem tak na pograniczu. Także dojeżdżamy już do bazy. Cześć.